Jest! Quetzal, stój! Stop, 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 stop! Jej! Wow! Holy fucking shit, I'm a dinosaur. Holy shit, what the fuck? Ale zajebisty! Oh shit! Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Arka na modach. Tak, wiem, dawno nie było odcinka z Arka. Ale były za to streamy, ten kto widział, ten wie, ten kto był w sumie. Nie wiem, czy wrzucałem? Chyba wrzucałem właśnie ten odcinek, znaczy tego streama na YouTube, także możecie sobie zobaczyć na YouTube, na YouTube'a. Dobra, słuchajcie, dzisiaj sobie dodałem jakiegoś moda. Kurczę, jest to mod, który pozwala nam zrobić wybuchowego spira. Nie wiem, czy jest on tutaj widoczny. Jest, boom spear się nazywa. Muszę mieć granata i samego spira. Boże, zapomniałem wziąć telefonu. Słuchajcie, już sekunda. Okej. Okay. Mam telefon, gdzie będziemy sobie sprawdzać te nasze wszystkie ID-ki do tworzenia itemów. No i słuchajcie, też dodałem wcześniej tego moda, tego bioteka, którego mieliśmy obrabiać. Ale z dziwnych przyczyn nie chcą mi lecieć o organy różnych dinozaurów, bo to miało działać w ten sposób, że ja sobie zbieram organy, powiedzmy, Dilosa czy czegoś i przerabiam to w mortarze z czymś innym na jakieś tam specjalne substancje, które pomogą mi tworzyć powiedzmy wybuchowe strzały, uspiejące strzały i tak dalej, i tak dalej. Ale z niewiadomych przyczyn, gdy używam tego noża, on nie działa tak jak powinien. Jest on tutaj. A sharp metal knife for harvesting din organs. Nie wiem, czy ja go używam źle, czy kiwałek. I dlatego sobie pobijamy parę tych naszych stworków. Jezu, zawsze klikam to. A to był właśnie taki... Nie wiem właśnie, czy ja mam to... Może lewym? Cholera wie. Słuchajcie. Może po prostu przez to, że ja zabijam to z tego randomowego sworda, no ale wątpię, to by było dosyć dziwne w sumie, jakby nie patrzeć. W samym poradniku pisało, żeby spróbować wyjąć organy z Dilo. Ale zabijałem już Dilo, zresztą na ostatnim chyba nawet odcinku. Więc nie wiem, dlaczego to działa w ten sposób. Więc najprawdopodobniej dzisiaj sobie poszukamy nowego miejsca, żeby się osiedlić, zacząć budować jakąś fajniejszą chałupkę. Bo to na pewno zrobimy, słuchajcie. Bo mówiłem wam, że będziemy sobie rozbudowywać jakieś chałupy, zrobimy takiego mini Minecrafta w Arku. Czyli będziemy sobie budować jakieś takie epickie budowle. Proszę się przestać zacinać. Więc trzeba będzie znaleźć jakieś odpowiednie miejsce do tej tak owych akcji. I na ostatnim streamie, jak byliście, to wiecie, że znaleźliśmy nowego Alfa T-Rexa, bo ostatnio nasz Alfa T-Rex nam umarł, więc trzeba było znaleźć nowego. Był jeszcze inniejszy, Vulgaris się nazywał. Tylko cały diabeł, oczywiście, no jak to diabeł, zostawiłem gdzieś go tutaj... Uszy! O cholera, cię wystraszyłem. Zostawiłem go gdzieś tutaj blisko rzeki, nie opodal wulkanu, więc będzie trzeba go po prostu najzwyczajniej w świecie znaleźć. I nie wiem, czy najlepszym sposobem nie będzie po prostu stejmowanie sobie Argentavisa jakimś forstejmem, na pewno opartego. O ile już się uda z Argentavisa forstejmem stejmować, bo to jest dosyć trudna akcja. I poszukanie tego naszego Vulgarisa, bo tak, ma on epickie imię, wymyślone przez Marcina. I nie wyobrażam sobie, żeby było po prostu inaczej. Dobra, powiedz mi, bo ty masz jakiś dziwny kolor. Czy ty jesteś Alfa Raptor? Okej. Okay. Okej, okay, dobra, spoko. Mamy na razie zastępcę. To było dziwne. Właśnie mówiłem o Alfie i akurat znalazłem Alfa Raptora, słuchajcie. Ecie, pecie! Jupiej! Dobra, lepszy Alfa Raptor niż gołąb na dachu, jak to mówią. Więc będzie można jakoś szybciej znaleźć. Mam moją epicką zbroję na sobie oczywiście. Z ostatniego odcinka. Wszystko spoko loko. Okej, okay, z tego co pamiętam... Nie, dobra, jednak nie pamiętam. Jezu, jaki on jest duży w ogóle, ten Alfa Raptor. Przy T-Rexie tego nie widziałem tak dużej zmiany, ale przy Raptorze naprawdę widać ogromną różnicę wielkościową.
Crazy shit. Dobra, wiecie co, nie będziemy mu też wbijać levela komendą, bo to nie ma sensu w przypadku alf. Bo one tak fajnie wszystko ubijają. Znaczy w sumie na wszystkich wcześniejszych alfach to używałem, ale stwierdziłem, że teraz to be. I ogólnie, słuchajcie, też bardzo dobra wiadomość a propos moich materiałów, myślę, że was też to ucieszy. Będę miał specjalną skrzyneczkę taką, która będzie się nazywać Avermedia. I najprawdopodobniej będę miał już ją w tą sobotę, jako iż wracam z tego do swojego domciu. Więc będę mógł, powiedzmy w poniedziałek, nagrać już materiały, myślę, że z dużo większą ilością klatek. I tak myślę, że taka ilość klatek w sumie nie jest najgorsza, gdy się on nie zacina mniej więcej. Jak teraz jest stałe 30 klatek, to wam to nie przeszkadza, bo to jest w sumie maksymalna ilość klatek, jaką będę wrzucał. Więc spoko, ale jest duża szansa na to, że ja będę po prostu poprawić jakość samych tekstur, więc jeszcze lepiej. W ogóle widzę, że też jakiś update wszedł. Odnośnie też właśnie jakiejś optymalizacji znowu. Bo działa mi troszeczkę lepiej. Troszeczkę lepiej ARK. Więc też jest ok. I mam też do was wiadomość a propos głównej serii Warka, ponieważ nie mam ostatnio czasu, jak dobrze wiecie, na granie w ogóle, ponieważ nauka te sprawy. Ja wracam o 20 do domu i zazwyczaj się od razu z wami kontaktuję. Zaczynam jakieś streamy, czy w jakąś inną po prostu aktywność na moim kanale. Staram się to robić jak najczęściej. Więc nie mam po prostu czasu nawet na granie dłuższe w Arka takiego zwykłego, tak? Ponieważ to naprawdę jest gra, która wymaga ogromnej ilości czasu, tego się nie da ukryć. W ogóle wyrzuć te pelty, po cholery ty je zbierasz, one są ciężkie, jak ja cię kręcę. Bo są bardzo ciężkie. Przejdziesko wyrzuć. Ustawimy ci... O, tak się ustawimy. Żebyś szybciej biegał. O, masz wielkie pazury w ogóle. I w sumie jedyne terminy, w których ja mogę nagrywać jakieś tamkolwiek materiały, jeśli nie robię live'a, to są w sumie wtorki i piątki, więc tego czasu nie jest za dużo. Więc filmy miały wychodzić codziennie, ale niestety najprawdopodobniej... Oj, Sabertooth, shit, nygu. Już się wystraszyłem, znaczy już myślałem, że... W sumie się nie wystraszyłem, już myślałem, że mamy swojego Sabertootha. Nie Sabertootha, tylko swojego T-Rexa. Kurdele, o, tam są jakieś T-Rexy, ale to nie jest mój wulgaris niestety. Niestety. Tu też jest jeszcze jakiś stojący, ale to też jest jakiś dziki. Są ładne kolorowe. Wydaje mi się, że niestety będziemy musieli sobie odpuścić na razie szukanie tego wulgarisa. Ja sobie po prostu polecę kiedyś przed następnym odcinkiem, albo live'em. I wezmę, po prostu poszukam go Argenta Visa, bo myślę, że tak dużą bestię jak Alpha T-Rex nie będzie trudno znaleźć z lotu ptaka, że tak ładnie się wyrażę. Boże, ile tu jest T-Rexów. Ostatnio też widzieliście, jak sprawdzaliśmy tą mapę Valhalla. Jezus, ile tam było T-Rexów. Właśnie się strasznie zdziwiłem, że taka mapa w tym jest zrobiona dodatkowa, będzie miała dodatkową liczbę T-Rexów. Nie wiem, czy ja miałem takie szczęście, że po prostu tyle tych T-Rexów się wyrenderowało, ponieważ gdy wy mi pisaliście na czacie w sumie, to mówiliście, że u was tylu tych T-Rexów nie ma, więc w sumie nie wiem się, czy płakać, czy się cieszyć, no. Ale w sumie fajnie wyszło. Dobra, będziemy się chyba zbierać, bo to... O nie. Crazy shit! Ostatnio tak straciłem swojego Alpha T-Rexa właśnie. W ten głupi sposób, że biegałem sobie obok wulkanu i zeskoczyłem zbyt szybko. To jest tak zdradliwe. Ecie pecie, że masakra. O, Karno. Czy ty jesteś Alfą? Używam kolorek. Nie, to zrobiłem Wild Mail Karno. Się tak zastanawiam, jako że jesteśmy przybrani za Dovahkiina. O Jezus, co za zwiechy. Jako, że jesteśmy przebrani przez Dovahkiina, nie wiem, czy najlepszym po prostu wyjściem nie będzie zrobienie sobie chatki pod właśnie... Zrobienie sobie chatki pod lodowym biomem, pod śnieżnym biomem, przepraszam. Boże, co tu tyle tych spinozaurów, masakra. Dobra, tam mamy... Jaką tu mamy wyspę? Będzie chyba normalna wyspa, czyli zielona. Ponieważ jest dookoła niej piasek, to tam mamy swoją siedzibę główną w tym momencie. Naszymi wszystkimi dinusiami i tak dalej. Mówię, nawet powiem wam, że nie kojarzę do końca, co jest gdzie na tej mapie. Tak obie długą przerwę od Arka. Adekwatnie długą, ponieważ
Ja kiedyś grałem codziennie, to teraz przerwa parodniowa, to jest długa przerwa. No dobra, polecimy sobie pod tamtą rzekę na razie. Podejdźmy do tej chatki i po prostu po drodze będziemy szukać. Jeszcze pamiętam, że właśnie obok Zielonej Wyspy jest mniej więcej taki kanion duży rozłożony i myślę, że tam też by była bardzo spoko miejscówka do tego, żeby się właśnie rozkładać. Tam jest czerwona wieża. Czekajcie, czy zielona to by słęp? Słąp, 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 słęp. Czyli bagno. Bo się pozmieniały, no tak, rzeczywiście. Wcześniej przy starej zielonej my mieliśmy tą wieżę, teraz już tak nie jest. No dobra, to sobie pójdziemy to pod tą czerwoną. Mam szczęście, że to... Noż, oj, o Jezus, nie walnie o podłogę, dobrze, pięknie, pięknie, dziękuję. O, i mały Dilos po drodze, no możemy jeszcze raz sprawdzić. Boże, od cholery was tutaj. I sobie możemy sprawdzić w sumie, czy ten hunting knife zadziała na Dilosa. O, przestań się zbichowywać. Tam jest jakiś alfa raptor? Czym się wydaje, wrogu? Nie, chyba nie. No halo! Panie komputrze! Więc... teraz przed... Nie! Nie o to chodziło! Fuck you, Dolan, Dilo, hehe. Boże, ile was tutaj? Jaka... Nie! Kurdełe. Dobra. By nasz Alpha Raptor nie zerzał tego. Czy uda nam się... Assess Inventory on miał normalnie. Boże, czy ja wszystkie te zeżarłem przez przypadek? Coś się odwaliło. Ej, ale lipa, słuchajcie. A nie, tutaj mamy jakieś dilusa. Drag body tylko mamy. Nie, to chyba nie tak ma działać. No niestety, z niewiadomych przyczyn ten mod po prostu nie działa. Przestań biegać, przestań biegać! Zenek! Spokój się! Coś nienormalne. Jezus, przestańcie mnie dziabać! Dwa! Łowa, dwa! Co wy głupole? Ecie, pecie. Dobra, fuck this shit, ja uciekam. Więc niestety ten biotech mod będzie do wywalenia, na to wychodzi. Mówię, ale mamy dzisiaj do przetestowania, mamy dzisiaj inne cele, mamy do przetestowania tego naszego Boomspira i znalezienie miejsca jakiegoś. Przynajmniej tak rozejrzenie się za tym miejscem, bo to też nie jest do końca pewne, czy my będziemy po prostu już na tym miejscu. Jak mówię, mieliśmy jeszcze sprawdzać te mapy, ale one jeszcze wydaje mi się, że nie do końca są porobione. Ponieważ właśnie jak sprawdzaliśmy tam Wahale, było dużo miejsc, ale to była pusta zagospodarowana przestrzeń. O, jej, znalazłem słowo. To jest czerwona wieża? Tak, jest to czerwona wieża. Spoko. To masz w ogóle jakiś bardzo ładny kolorek. Masz bardzo ładny kolorek. Aż się zestawię i cię nie zabiję, taki będę miłosierny. Więc się tak zastanawiam, czy jest w ogóle sens skakania po tych różnych mapach dodatkowych. Wydaje mi się, że na razie nie. Więc zostańmy na mapie z zwykłej, podstawowej Arka, ponieważ jest ona w tym momencie bardzo ładna, bo są dodane te nowe biomy, jest wszystko podzielone, ma to wszystko jakąś swoją tam hierarchię, więc nie rozumiem, czemu by teraz zmieniać tych modów, a szczególnie, że mówię, nie mamy za dużo czasu w tygodniu, więc zostaniemy na razie przy tej mapie. Może później będziemy się zmieniać. Jak już właśnie mówiłem, skoro seria z głównego Arka jest na razie zawieszona, staram się wypuszczać wam odcinki z Arka na modach, bo widziałem, że nawet bardziej wam się podoba niż... Halo, diabeł, czy ty coś popieprzyłeś? Bardziej ona się wam podoba niż w sumie zwykła seria, więc... Double win, jakby nie patrzeć. O Jezus, tu dzika świnia. Patrzep się. O, krokodyl, sarko, fuck you. Co to tam a to jest ropucha. A może byśmy systemowali ropuchę? Co wy na to? I taką dać jej wszystko do speeda, przecież ona skacze jak dzika. Ej, to będzie nie najgłupszy pomysł, bo w sumie na tym serwerze jeszcze ropuchy nie mamy, a widziałem tu przed sekundą jakąś. Dobra, stań sobie tutaj. Tu gdzieś jakaś jumpo... O! Kum kum, re 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 re, kum kum, re re. Where are you? Kici kici kici, do żaby kici kici, diabeł ty debilu. Halo? En żaba hir? Ej, no przed sekundą tu skakała taka wielka ropucha. Słyszę je. O! Coś tam skikło? Cieś? A nie, to piranga. Piranga. Pirania jest. Cholera.
Dobra, zrobimy inaczej. Podjedziemy na raptorze i po prostu jak znajdziemy jakąś. W ogóle pierwszy raz. O, jest! Znalazł! Jaka ładna białutka taka! O Jezu, bez zębów, fo. Nie atakujesz, ty nie jesteś agresyw. Czekajcie, piszemy sobie Fordstein. Shit, nie uciekaj! Jest! Bizzle Buffo na 31 level. W sumie, no kurczę, jak ty zapieprzasz, kobieto? Kobieto żabobo. O, to mam jeszcze, ale nie, biała jest kozak. Jak ty szybko biegasz w wodzie, holy fucking shit! Jump for your life. Co to tam wywaliło drzewo? Jezu, ile się tu dzieje rzeczy na tym bagnie. Wow, jak ona szybko pływa, przecież ona szybko, tak szybko pływa jak ten. Holy fuck. O Jezus, wystraszyłem się, że to T-Rex. Nie, T-Rexów to my nie chcemy. Widzę, że bagno jest strasznie zalesione, strasznie zalesione. Zostawiliśmy w ogóle Alfa T-Rexa na bagnie. A w dupie z nim. Znajdzie się kiedyś. Przynajmniej wiemy, że on jest niedaleko czerwonej wieży na bagnie. No dalej, dodamy ci ad experience. 1-0-0 z 1000, 10 100 tysięcy, 1 000 000. Coś źle wpisałem? A no jasne, że źle. Experience. Okej, jej, nasza żaba ma większy level. Dodamy jej oczywiście parę tysięcy do HP, bo czemu by kurdełe nie? No myślę, że 2000 ci na razie starczy. Słuchaj, dodamy ci tak sprawo. Iść ty, zostaw mnie! Do żaby! Wow! Dobra, dodaliśmy 500, a tam 600? 700, okej. Okay. I reszta to movement speeda, bo ona fajnie skacze. 225%, dobra, nieźle. Trochę nasza żaba jest okrwawiona, ale to nam nie przeszkadza, ponieważ ona sobie życie zaraz zyska, proszę się nie ścinać. Więc na spokojnie możemy sobie teraz przejść. Jump, bitch! O kurwele. Trzeba jakoś ominąć te treksy. Żaba! Co ty na plaży robisz? Żaby na plaży nie chodzą. Halo? Żaby chodzą w bagna, głupie żabu. Wracaj tam, gdzie skąd przybyłaś. I powiem wam, że to jest nawet... What the fuck? Ale za epicko ona skacze. Nie wiedziałem, że ona może wskakiwać aż na takie duże powierzchnie. Holy fucking shit. Nice. Dobra, tak żebyśmy nie zgubili. Okej, mamy. Więc mniej więcej będę mógł skoczyć. I to jest też fajne, że ona neguje falling damage, tak? Bo ona ma bardzo duży skok, więc nie muszę się martwić, przynajmniej tak jak w przypadku tych... W przypadku, powiedzmy, tych alfa T-Rexów naszych, czy w przypadku alfa Raptorów, czy czegokolwiek w sumie nie latającego, to musieliśmy się strasznie martwić o to, że jak spadniemy, to po prostu się zabijemy. A ta żaba ma wszystko w dupie, po prostu sobie skacze. To jest epicko właśnie w tej epickie przy tej żabie. Tylko, że tak czy siak, ja będę chciał sobie, nawet jeśli jesteś stejmowana, ja sobie na ciebie siodło założę, bo z siodłem będziesz dużo ładniejsza. Bo w sumie wyglądam, jakbym lewitował na tej żabie, a to tak nadziło się na kolce. Że to nie jest zbyt spoko loko. O, mam tam jakiś beacon, ale to jest zwykły podstawowy, więc będziemy go zbierać i jump! Łoki, epic, nie padnie. O, oh, holy fucking shit, jednak zbiera, ale bardzo mały falling damage, dobrze. Więc o tyle dobrze. I z tego co ja wiem, dilosy nie mogą też żaby oślepić, więc następny dodatkowy bonus. Tu mamy gatterer żółwia. Nigdy nie... chyba nigdy się nie przyzwyczaję po prostu do kolorów tych żółwi i do tych trajków. Odkryliśmy, że właśnie jeden mod, którego dodałem, zmienia również kolory na ostatnim live'ie. I takie macie właśnie przykłady tych kolorów. Są jeszcze przy... fakt jest shit, ona szybko też pływa. Więc easy. Były mniej więcej kolory takie jak Gatterer, z tego co pamiętam. Nie. Kolory jak Gatterer, właśnie Miner. Jeszcze jakiś fajny. Tutaj mamy Speedo naszego. Więc to były takie kolory, z tego co pamiętam, właśnie taki bardziej metaliczny. Kolor taki... Czy to jest? Co to jest? Seba? Seba, co ty tu robisz? Tu cię zostawiłem ostatnio? Kurde, Sebeł. Chodźcie, wracamy. Biegnijmy za Bezebufo, chodźcie. Pecie, skakać. Jezus, jak ty Seba szybko biegasz. Zapomniałem, już w sumie Speedo też. A to Speedo tak popierdziela, Seba tam się gdzieś wlecze z tyłu. Słuchajcie, podejdziemy sobie teraz. Proszę się posunąć. Z drogi śledzie. Żabor jedzie, hehe.
Wiecie co, mam takie dziwne wrażenie, jako że w Bulgarii nie udało nam się znaleźć na razie, to stwierdzam, że można, stwierdziłem, w sumie stwierdzam dopiero teraz, że można nazwać naszą żabę na razie zamiast Bulgarisa, Vulgaris, Mini Vulgaris. Myślę, że to będzie dosyć spoko nazwa, tutaj nasze rzeczy się budują na szybko, renderują, więc musicie wybaczyć tego laga. Napiję się kawusi. Opa. Nasza Jessica siedzi. Jessica i Juraj Sikson. Hello? Hello? Opa. Stój! Żaba przeskoczyła swój domek. Dobra. Czekaj, musimy wejść na żabę. I Seba, stój razem. Nie! To był głupi pomysł! Stój! O, oh, shit. Dobrze, nie zaczęło się nic ruszać. No i dobra. Sprawdźmy teraz, co potrzebujemy w ogóle na tego Spira. Na pewno potrzebujemy odkryć te granaty. Tylko gdzie te granaty są? Musicie mi pomóc poszukać. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dobra, Learn Engram. Mamy granat. Teraz możemy sobie na spokojnie tego Boom Spira odblokować. I zobaczmy. Znając życie, będę mógł go zrobić z ręce. Tak, oczywiście, że możemy. Potrzebuję granaty, Spira, Spark Powder i Fiber. A więc tradycyjnie sprawdzamy sobie na tej naszej ukochanej aplikacji jarkowej. O, holy shit. Jakie te ID-ki są nam potrzebne do wyprodukowania tych właśnie przedmiotów? Arc Item ID List. Dobra, myślę, że zrobimy sobie tak z 30-40 tych spirów na razie. Jestem ciekawy, ile w ogóle mi to miejsce zajmie. No halo, nie rób mi tego. Dziękuję, dobra, szybko się już ładuję. Zwracam honor. Zwracam honor. Spoko. Gdzieś tu była wyszukiwareczka taka. Type your search. My szukamy Spira, moja droga przeglądarko. Spir ma ID. O cholera, nie w tej przegródce szukałem. Spir. Spir ma ID 57. Spir, czyli będzie add item nam. 57, 41, 1 false. Coś źle wpisałem? A, za dużą jedynkę jedną. Dobra, spoko, nieważne. Teraz powinno dać. Halo? Co się dzieje? Add item. Dlaczego to tak działa? Add item nam. Czy to było give item? Nie, add item. Give resources było. Got item number 58, to wpisujemy quality, tak? Jeszcze sprawdzimy. Dokładnie, jest got item number 111 false. Czyżby to było jakieś 57, a nie 8? Boże, diabeły, co ty? 57. Cholera! Nie, jest jednak give item. Boże, przepraszam was, takie głupie błędy. 57, 41 false. I wszystko... Aha, 10 tylko możemy max. Dobra, to sobie zrobimy 40. Dalej szukamy 4 Spark Powdera na 1, czyli potrzebujemy mniej więcej... Spark Powder. Spark Powder ma 108, my potrzebujemy 160. 108, dobra. 160 Spark Powdera, słuchajcie. 108 wpisujemy i mamy nasz Spark Powder. Aha, tylko stówka jest max. Dobra, nieważne. Dalej potrzebujemy granaty do stworzenia tych naszych spirów. Granadę 6, tak? Grenade 6. 60 i też 40. Też można po 10. No w sumie mogłem się tego spodziewać, no ale ciul. Dobra, następnie jest, z tego co pamiętam, fiber, czyli... Zaraz wam powiem, jaki to ma numerek. Fiber ma numerek 76, moi drodzy. Więc tak samo robimy. 76 i stówka, bo też on się... Nie, on się stakuje do 200. Także sobie zrobimy dwa fiberki. Tradycyjna zwiecha już. Możemy zrobić 40 spirów. O cholera, one się troszeczkę dosyć sporo robią. Nawet ja sobie spróbuję dojść do tego Bizzle Buffo i już... Oj, 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 oj.
Wolno, chodzę. Te simple balety trankowe to sobie wywalimy na razie, bo i tak ich nie używamy, i tak wszystko z first aim'a na razie bierzemy. To też można wywalić, tak żeby się troszeczkę odciążyć, bo w sumie to od cholery wszystko waży. Skóra mi jest niepotrzebna, to niepotrzebne. Mięso się zbiera na bieżąco, więc to nie będzie z tym problemu. Spiry zostawiamy, bo są nam też potrzebne, już są te boom spiry. Dobra, może na pierwszy teścik rzucimy sobie jednego spira. Czekajcie, jestem ciekawy. Nie. Na żabie tego nie będę testował. Tego karbonemisa, tylko się boję, żeby mnie. Ja mam godmoda, więc mnie to nie zabije. Jestem ciekawy, czy jak walnę po prostu autoatakiem, to czy po prostu on wybuchnie, czy. What the fuck? Wow! Sorry! Ale kozak! Szybcio! Nie. Zrobimy to inaczej. Spilnie się robi. Dawaj, dawaj! Szybciej dają! Do przodu. Co ja, level biłem? Przecież ja mam 51 level. 6. Holy shit. I to w ogóle mam dużo tych leveli do zbicia, słuchajcie. Co by sobie tu dodać? Myślę, że damy do... Nie, crafting speed. W sumie to jest taka dziwna sprawa, ale przy naszym modzie się to nam bardzo, bardzo przyda. W sumie nie pomyślałem o tym, bo to jest takie dosyć użyteczna sprawa, jeśli chodzi o... O Arka. Gdzie jesteś nasz bizbufo? Wejdziemy sobie na naszą żabcię, tylko że jesteśmy przeciążeni, cholewcie. I ona tak średnio może chcieć nas unieść, nie? Czy też żadę? O, jesteś przeciążona jak sam skurczybyk. Tak też myślałem. Jaki ty masz... Uuu, masz bardzo mało tego weighta. No nic. To wejdziemy sobie na speedo w takim razie. Speedo ma dużo, dużo, dużo więcej. Więc na spokojnie powinniśmy sobie dać radę wyskoczyć. Okej, zajedwabiście. Też jesteś taki obciążony, co ty, speedeł? A bo ty masz dużo syfu przy sobie, to dlatego. Dobra, pickaxy, to nam jest niepotrzebne, to niepotrzebne. Halo, proszę mi odsłonić. Odsłonić mi te ekrany! Niezgniłego mięsa, też nie. Powinno ci się teraz jako tak obiegać. O, zajedwabiście, speedo. W ogóle powiększył się kabel levelowy, czy co to się dzieje? Bo speedo miał przecież maksymalny level, nagle pokazuje mi się, że mogę dodać mu rzeczy. Zdodam, god cholery mogę tych leveli dodać. Dobra, dobra, słuchajcie, podejdziemy sobie. A, wszystkie spiry już się pokrafciły, także okej. Mamy tam jakieś T-Rexy, w sumie to jest niedaleko, więc przejdę sobie na pieszo. Geronimo, frajerzy! I po prostu zabiję ich z tych spirów. O, ej, niewidzialna skała! Co się tu robisz, halo? Musimy się streścić, ponieważ zaraz będzie ciemno. Ale mamy ten triczek nasz ukochany. Gamma 3, nie 34, holy fucking shit. 3. Dobra, i teraz powinniście sobie wszystko widzieć. Dziękuję właśnie też za pomoc z tą gamą. To jest bardzo, bardzo przydatna rzecz. Szczególnie dla was, bo ja tu dużo więcej widzę na ekranie. Ale jeśli chodzi, czy to jest martwe... To jest martwy Dilophagus. Jeszcze raz spróbujemy. Dilophagus. Okej, okay, teraz w ogóle go nie mogę zniszczyć jakby. W ogóle jak ci szczękę rozciawili. What the fuck, co się stało, halo? Okej. Okay. Jak dzika kuna w agreście. Próbujemy na 3 T-Rexy z dzidą. Chuj, że jesteśmy nieśmiertelni. Benz! 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 Fuck! You bitches! T-Rex, level 21, 14, ale kosackie są te spiry. Ale myślałem, że będą wydawać troszeczkę większy damage. Holy fucking shit, ale i tak są zarobiste. Szkoda, że tylko granaty zżerają. O, come at me. Wypadł z mojego osiedla, frajerze. Yeah! Yeah! Jeden. Drugi. Gin. Fuck. You. Bić. Dobrełe. Proszę się posunąć. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Teraz spróbujmy go zasnajpić tak z daleka. Yeah! Pokażę może żyłka diabeł. Nie trafiłem. Fuck. Yeah! Benz! Fuck. Boom! Jappa! O! No gdzie się posunąłeś, jak ja w ciebie strzelam? Proszę się nie posuwać! Jej! W ogóle jakie duże levele tych T-Rexów to były nagle. Czekajcie, spróbuję T-Rexa skurować. Będziemy teraz... Póki mamy jeszcze szansę... Nie, to nic nie zbiera, koleweł. Tak się nie umawialiśmy, halo.
A może to trzeba jakoś dziwnie przytrzymać, czy coś takiego? Boże, ile trupów T-Rexów nagle dookoła. Opa. Nie, no przytrzymywanie normalnie przecież bije, ono to atakuje. Dobra, niestety, słuchajcie, ten mod nie działa. Ale mamy bardzo fajnego moda z dodatkowymi spirami. Ej, halo, frajerzy, zostaw mi. Opa. Dobra. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Sprawdziliśmy sobie na razie jednego moda. Mówię, w następnym odcinku spróbujemy się już rozbudowywać mniej więcej coś. Więc przejdziemy się do tego kanionu, o którym wam mówiłem. I sobie właśnie zdejmujemy jakiegoś latającego. Nie wiem, też mieliśmy zdejmować tego wielkiego tą wielką latającą platformę, coś takiego. Kłac. W sumie sprawdźmy, czy da się go już stworzyć. Sumo Quetz, charakter BBC. Nie, niestety Quetz nie działa jeszcze. A szkoda. Niestety wielka szkoda. Czekaj, bo to źle pisałem. Wow! On działa! It's working! Ej, halo! Halo! Gdzie odlatujesz? Halo! Fly! Dobra, jeszcze się nie żegnamy. Musimy zgapiać tego frajera. Chodź tu! Chodź tu, dzieciu! Ale jesteś piękny. Tylko ty nie możesz lądować, tak? Dobra, cię złapiemy zaraz. Na latającego. Chodź tu! Latająca platformo! Nie uciekaj. Czekajcie, zrobimy tak. Może zrobimy... Tamtego sobie wypuścimy. Zrobimy tak. Jest! Kłeca, stój! Stop! Jej! Wow! Holy fucking shit, I'm a dinosaur. Holy shit, what the fuck? Ale zajebisty! Oh shit! Można ci zrobić to? Siadło, łebo? Oh, nice! Halo! Siadło, łebo, dla niego! Proszę! To jest Quetz Platform. Czekajcie, przecież my możemy stworzyć sobie taką rzecz. Platform. O, nie ma jeszcze ID niestety na te platformy. No cóż, później się tym zajmiemy w następnym odcinku. Ważne, że mamy już Quetza. Jestem ciekawy w ogóle, bo on niby jak jest sam, nie ląduje. Oczywiście dodamy ci Ad Experience, bo czemu by nie to? Ad Experience. Jej, Quetz zbił level. Widzisz, od cholery HP dostawał, dobra. Mamy ci 10 tysięcy hapsów. Bo czemu by kurdełe nie? Ile ty masz udźwigu, mi powiedz? 820 udźwigu, ale to jest mało jak na tego takiego wielkiego byka. 1100 ci damy. Damage'u ci dodamy trochę, tak tyle. I movement speeda, bo czemu by nie? Nawet z 200%. Będziesz zapierdziel jak mała motorówka. Wow! Jaki ty jesteś taki duży dziobak trochę! Ale jesteś słodki! Jej! Dobra, mamy latacza, czyli naszego alfa T-Rex, Boże, nie T-Rex, nie, dobrze, T-Rexa. Naszego następnego alfa, ostatniego alfa T-Rexa będziemy już mieli czym szukać. Mamy latacza i to dosyć epickiego latacza. Zrobimy sobie na nim platformę i będziemy latać na nim. Krzykozak, a jak usiądziesz? Wow, a ty jesteś bydle! Chodź do tu, basku, pokaż mi się. Spójrz na się na wujcia tatusia. Jak nazwiemy naszego Quetzala? Ale jesteś kozacki. Uhu! Piękny. Dobra, takim pozytywnym akcentem skończymy sobie dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku polecimy sobie zacząć się budować mniej więcej w tym kanionie. Akurat dobrze się złożyło, że mamy jakiegoś dobrego latacza i znajdziemy naszego Vulgarisa. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Siemano!